Oczekujemy na konferencję. Kiedy konferencja się rozpocznie, my również przełączymy się na tę konferencję. A ja witam w studio Piotra Bączka. Witam serdecznie, panie ministrze. Witam, dobry wieczór państwu. Panie ministrze, dzisiaj Donald Tusk zeznawał w śledztwie, w którym pańscy poprzednicy usłyszeli zarzuty, poprzednicy na stanowisku szefa służby kontrwywiadu wojskowego. Zarzuty, które usłyszeli, to podjęcie współpracy ze służbą obcego państwa bez zgody prezesa Rady Ministrów, wymaganej przez stosowną ustawę. Kursant sowieckiego wywiadu wojskowego, Marek Dukaczewski, były szef wojskowych służb informacyjnych, twierdził w wielu wywiadach, że ta umowa z Rosjanami, która została podpisana, dotyczyła wycofywania polskich wojsk z Afganistanu. Czy to jest prawda? Panie redaktorze, nim przejdziemy może do odpowiedzi na to pytanie, chwila refleksji i zadumy. Mianowicie wszyscy mamy dzisiaj żonkile. To jest szczególny dzień, także dla polskiej armii, dla polskich kombatantów, kiedy czcimy pamięć żołnierzy, którzy walczyli w powstaniu w getcie warszawskim. Z okupantem niemieckim, z okupantem hitlerowskim. I wydaje mi się, że to wydarzenie, pamięć o tych bohaterskich żołnierzach, powstańcach, pamięć o żołnierzach Armii Krajowej, którzy pomagali tym niezłomnym bohaterom, pamięć o ludności cywilnej, która pomagała między obywatelom polskim pochodzenia żydowskiego, powinna być pierwszym przekazem, a nie spektakl socjotechniczny, medialny, zorganizowany przez zaplecze pana Donalda Tuska, który wygląda jak rozpoczęcie marszu po władzy w Platformie Obywatelskiej, a później może i po prezydenturę. Tyle tytułem wstępu. Pamiętajmy o tym dniu. Natomiast odpowiadając na pana pytanie, pana redaktora, sam pan wspomniał o przeszłości pana generała Dukaczewskiego. To jest osoba bardzo doświadczona, która przeszła takie seminarium, tak więc wie, czego dotyczy działalność rosyjskich, sowieckich służb specjalnych i powinien też z całą starannością wypowiadać się. Ponieważ ta umowa jest ściśle tajna, niejawna, nie mogę mówić o szczegółach. A Marek Dukaczewski może? Natomiast mogę powiedzieć, czego nie było w tej umowie. Czego nie było w tej umowie? No na przykład ta umowa nie zabezpieczała polskich interesów w zakresie ochrony informacji niejawnych. Ta umowa nie uwzględniała interesów państw NATO, Paktu Północnoatlantyckiego, do którego należymy od 1999 roku, w sytuacji, kiedy była zawarta z państwem, które uznawało, ze służbą państwa, które uznawało NATO za pakt wrogi. To taka aberracja sytuacyjna. Ta umowa również nie wskazywała, nie mówiła, nie odnosiła się wprost do wycofywania polskich żołnierzy, polskiego kontyngentu z Afganistanu. No dobrze, no ale mamy taką wypowiedź Marka Dukaczewskiego. On mówi między innymi w ten sposób, że fakt zainicjowania wynikał z bardzo konkretnych potrzeb, jakie w tym czasie pojawiły się i wynikały z interesu bezpieczeństwa naszych sił zbrojnych. Chodziło o wycofanie naszych wojsk z Afganistanu. W podobny sposób wypowiedział się, choć nie wprost, pan poseł Krzysztof Brejza z Platformy Obywatelskiej, który mówi, że te zarzuty to wyraz paranoi politycznej, że współpracę NATO i Rosji w sprawie Afganistanu osiągnięto w kwietniu 2008 roku na szczycie w Bukareszcie. Marek Biernacki, były koordynator służb specjalnych, poseł wieloletni Komisji do Spraw Specsłużb, mówi tak. W tej konkretnej sprawie wszyscy zapominają, że w Afganistanie państwa NATO korzystały z pomocy Rosji. Pan mówi, że tej kwestii nie było w tej umowie, czyli Marek Dukaczewski, poseł Brejza, poseł Biernacki i inni posłowie, którzy to powtarzają. Powtarzają nieprawdę? Być może są niedoinformowani, być może korzystali z jakiegoś zaplecza intelektualnego, zaplecza, które pisało pytania tym posłom, które wprowadziło w błąd tych posłów. Pamiętajmy, że
panowie posłowie Krzysztof Brejza i Marek Biernacki mają takie zaplecze intelektualne dosyć rozbudowane w zakresie pisania interpelacji. Złożył pan zawiadomienie do prokuratury. Być może to zaplecze właśnie wprowadziło w błąd panów posłów. Różnica pomiędzy mną a panem generałem Dukaczewskim, jeszcze raz chylę czoła przed profesjonalizmem zdobytym na seminarium w Związku Sowieckim, a posłami Brejzą Biernackim polega na tym, że ja znam tą umowę, panowie nie. W każdym razie miałbym w efekcie tego uzyskać gwarancję bezpieczeństwa naszych żołnierzy, to dogadywałbym się nawet z diabłem, mówi były szef wojskowych służb informacyjnych Marek Dukaczewski. I wydaje mi się, że kilka lat dogadywał się z takimi podmiotami. Wspomniał pan przed chwilą o interpelacjach. W wywiadzie z Dorotą Kanią w Polskim Radio 24 wspomniał pan o zawiadomieniu do prokuratury w sprawie pisania interpelacji. O co w tej sprawie chodzi? Bo widzieliśmy i słyszeliśmy o doniesieniach medialnych, że w Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO znaleziono dokumenty, które bliźniaczo przypominały interpelacje. Tak, zgadza się. W trakcie przejmowania dokumentacji przez funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego w grudniu 2015 roku odnaleziono dokumentację, która była pytania, które były bliźniaczo podobne do pytań zadawanych przez posłów Platformy Obywatelskiej. W związku z tym złożone zostało zawiadomienie z sugestią, że być może albo posłowie uzyskiwali wiedzę od nieuprawnioną wiedzę od funkcjonariuszy SKW, bądź funkcjonariusze, tu trzeba dwie hipotezy postawić, funkcjonariusze SKW oddelegowani do CEK-u kontaktowali się z politykami i wprowadzali ich w błąd. Kim są ci funkcjonariusze? To jest byłe kierownictwo Służby Kontrwywiadu Wojskowego. A jakie przestępstwo pańskim zdaniem mogło zostać popełnione? Wprowadzanie w błąd, przekazywanie informacji. Sam już fakt kontaktu funkcjonariusza, nieuprawnionego kontaktu funkcjonariusza, nieudokumentowanego z politykiem, z dziennikarzem jest przewinieniem. I taki fakt był podstawą do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec pana pułkownika, byłego pułkownika Krzysztofa Duszy. Ja przypominam, że pan Krzysztof Dusza rozpowszechniał nieprawdziwe informacje w mediach zagranicznych bez stosownej zgody nowego kierownictwa SKW. Pan pułkownik wtedy Krzysztof Dusza wypowiedział de facto posłuszeństwo ministrowi obrony narodowej, szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego, swoim bezpośrednim zwierzchnikom. Tak więc to postępowanie, które jest tak omawiane przez posłów opozycji, miało realne podstawy. W tej całej sprawie Donald Tusk jest przesłuchiwany ze względu na to, że służby mogą z sobą współpracować, ale są konkretne przepisy prawa, które to regulują. W artykule 9 ust. 2 ustawy o służbach kontrwywiadu wojskowego i wywiadu czytamy tak. Może nastąpić tego rodzaju współpraca po uzyskaniu zgody prezesa Rady Ministrów, który przed wyrażeniem zgody zasięga opinii ministra obrony narodowej, czy te warunki zostały spełnione. W dokumentacji, która jest dostępna w SKW, nie ma takich materiałów. Zwracaliśmy się również do innych instytucji, aby zweryfikować. Nie uzyskaliśmy takiej dokumentacji. Również pan Bogdan Klich, były minister obrony narodowej w rządzie Donalda Tuska, wskazał w jednym z wywiadów prasowych, wypowiedzi prasowych, że nie wiedział o takiej współpracy, o takim współdziałaniu pomiędzy SKW a Federalną Służbą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Raz jeszcze Marek Dukaczewski mówi, nie widzę potrzeby wzywania obecnego szefa Rady Europejskiej w charakterze świadka, bo wystarczające będą zeznania ówczesnego ministra obrony narodowej. To właśnie pod jego resort podlega Służba Kontrwywiadu Wojskowego. No, ale zapisy ustawowe mówią jasno wyraźnie, że to prezes Rady Ministrów udziela takiej zgody po opinii ministra obrony. Tak więc ja bym
tak bardzo nie przywiązywał wagi do słów pana generała Dukaczewskiego. Pan generał Dukaczewski wiele rzeczy, wiele spraw komentował, które później okazywały się nieprawdą. Panie ministrze, dzisiaj Gazeta Polska, tygodnik Gazeta Polska informuje o tym, że polskie służby uzyskały informacje od kilku osób, które chciały informować Polskę o tym, co wydarzyło się w Smoleńsku. Cytuję też dziennikarz Gazety Polskiej Grzegorz Wierzchołowski, dokumenty wyprodukowane w polskich służbach, w których szefowie służb zakazywali przekazywania do kraju jakichkolwiek informacji na temat tego, co wydarzyło się w Smoleńsku. Ale o ile dobrze przeczytałem ten artykuł, to te informacje dotyczą służb wywiadu. Agencji wywiadu i służby wywiadu. Tak więc adresatem tych pytań to powinny być instytucje wywiadu, w szczególności byli szefowie tych służb. Panie ministrze, czy bo w wywiadzie w Polskim Radio powiedział pan między innymi o tym, że po 10 kwietnia współpraca pomiędzy Służbą Kontrwywiadu Wojskowego a FSB zaczęła przypominać współpracę pomiędzy służbami sojuszniczymi. Sam pan o tym wspomniał. Rosja jest państwem, które państwa NATO uznaje za swojego wroga, ćwiczy nuklearne ataki na Warszawę. Czy z tym wiąże się mamy taki jeden przykład opisany, który także stał się inspiracją do kolejnej kwerendy w zasobach archiwalnych Służby Kontrwywiadu Wojskowego, mianowicie przelot śmigłowcem w sierpniu czy we wrześniu, o ile dobrze pamiętam, 2012 roku, śmigłowcem ścisłej czołówki kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i przedstawiciela Federalnej Służby Bezpieczeństwa. I wszystko wskazuje na to, że aby móc dokonać tego lotu, to dokonano zmiany nazwiska. Donald Tusk, konferencja prasowa. Śledztwa. Sprawa dotyczy bardzo poważnych kwestii, więc muszę pozostać dyskretny. Nie mogę narzekać na gościnność prokuratury. Dostałem i kawę, i herbatę, wodę. Tak, więc to tyle, co mogę powiedzieć na temat samego przesłuchania. A czy podtrzymuje pan ten zarzut po przesłuchaniu, że ma charakter polityczny? Cała sprawa ma charakter wybitnie polityczny. A mówił pan, że pan immunitet nie wykorzysta. Immunitet, czy teraz... Poinformowałem pana prokuratora, że zjawiłem się ze względu na szacunek przede wszystkim dla państwa polskiego. Zdaję sobie sprawę, że najlepiej byłoby, gdybyśmy mieli sobie wyjaśniać w sposób cywilizowany zawsze w Polsce wszystkie sprawy i wątpliwości. Ale poinformowałem także, że mój urząd objęty jest pełnym immunitetem zgodnie z prawem europejskim. Przedstawiłem też dokumentację, ale nie zamierzałem z tego korzystać. Skorzystam z immunitetu wtedy, kiedy dojdę do wniosku, że celowo wykorzystywane są sprawy przeciwko mnie po to, aby utrudnić lub uniemożliwić mi sprawowanie funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale jeśli tak, to nie będę się wahał. A teraz ma pan takie wrażenie? Byłem przesłuchiwany jako świadek i wyłącznie jako świadek. Nie chcę w żaden sposób spekulować, nie jest moją rolą spekulowanie, jak będzie wyglądała dalsza praca prokuratury. No, nie sądzę, żeby nawet przy tak mocno politycznym kontekście całej tej sprawy, żeby ktokolwiek wpadł na taki pomysł, ale oczywiście nie jest moją rolą określanie mojego statusu w tej sprawie. Ale czy po dziś jest pan przekonany, że będzie musiał jeszcze raz w sprawie tego konkretnego śledztwa pojawić się w Warszawie? Nie do mnie należy taka decyzja. Jeśli chodzi o moje wrażenie, nie sądzę, ale to nie będzie moja decyzja. Rozumiemy, że na tym etapie prokuratura nie utrudnia panu wykonywania obowiązków, jeżeli chodzi o przewodniczącego Rady Europejskiej. Znaczy z całą pewnością wielogodzinne przesłuchanie nie ułatwia wykonywania obowiązków, ale wiem także, że to również jest mój publiczny obowiązek. Więc nie jestem tutaj po to, żeby użalać się nad własnym losem czy ubolewać. Proponowałem, aby przesłuchanie odbyło się w miejscu pracy, znaczy w Brukseli. Można wykorzystywać do tego placówki konsularne, ale z powodów technicznych, jak tłumaczono, odmówiono tej możliwości. Dzisiaj nie mam powodu twierdzić, że to przesłuchanie ma na celu utrudnianie czy uniemożliwianie mi wykonywania pracy. Gdyby jednak
to nastawienie się zmieniło w sposób radykalny, to nie będę miał prawdopodobnie innego wyjścia. A dokąd się pan teraz wybiera, panie przewodniczący? Dokąd się pan wybiera? I czy również pociągiem albo na piechotę? Na razie na piechotę do samochodu. Później odwiedzę bliskich przyjaciół. A o której ruszę w stronę Gdańska, nie wiem, szczerze powiedziawszy, jestem na czczo, więc od wczoraj, więc muszę myśleć, wiem, nie narzekam, ale no, muszę nadrobić pewne zaległości w związku z tym. To nie do mnie pytanie. Ja dziękuję bardzo, dziękuję, trzymajcie się. Dziękujemy! Donald Tusk, niewiele pytań dotyczących samej umowy. To ja może jeszcze dopytam o kilka kwestii, które pojawiały się w mediach w związku z umową pomiędzy polskimi służbami a służbą rosyjską FSB. Umowa pomiędzy SKW a Federalną Służbą Bezpieczeństwa została zawarta z pominięciem Bogdana Klicha. Dawała ona rosyjskim służbom specjalnym możliwość infiltracji polskiego kontrwywiadu wojskowego, pisała Gazeta Polska codziennie. Czy to prawda? Rozumiem, że to jest jakiś fragment artykułu prasowego. Gazety Polskiej codziennie, tak jest. To umowa, czyli tak zwane porozumienie, zostało zawarte w 2013 roku, kiedy ministrem obrony był już pan minister Tomasz Siemoniak. A czy współpraca nastąpiła wcześniej, zanim umowa została podpisana? Tak jak rozpoczęliśmy tę wypowiedź przed wypowiedzią pana Donalda Tuska, ta współpraca rozpoczęła się po katastrofie smoleńskiej. To żebyśmy zrozumieli, bo to w przestrzeni publicznej być może padało, ale nie zostało dokładnie określone. W 2010 roku rozpoczyna się współpraca pomiędzy Służbą Kontrwywiadu Wojskowego a Federalną Służbą Bezpieczeństwa, a umowa zostaje podpisana 3 lata później? Tak. A jednocześnie zgoda jest wydana w 2011 roku. No ale przecież ustawa mówi wyraźnie, że żeby nawiązać współpracę, konieczna jest zgoda premiera i konieczna jest akceptacja czy poinformowanie ministra obrony narodowej. Czyli przez ten rok służby wojskowe współpracowały z Federalną Służbą Bezpieczeństwa? Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Bez żadnych umów, bez żadnych dokumentów, wbrew ustawie? Dobrze, pan redaktor rozumuje. No dobrze, a drugi fragment tej wypowiedzi, bo to, o czym pan mówi, to są istotne kwestie dotyczące kwestii formalnych, ale... Ale mamy widzi tu pan zdanie... redaktor, że każda osoba, która styka się z tą problematyką, widzi pewne niuanse, no nie tylko prawne, ale techniczne, organizacyjne, międzynarodowe, bo rozpoczynamy... Panie, po 10 kwietnia, po czymś, co polski Sejm nazwał największą tragedią w historii powojennej Polski, Służba Specjalna Wojskowa Kontrwywiadowcza, czyli ta, która ma łapać szpiegów, rozpoczyna nielegalną współpracę z Federalną Służbą Bezpieczeństwa, następcą KGB. To jest chyba coś więcej niż tylko współdziałanie, kontakty pomiędzy funkcjonariuszami SKW, FSB. To kolejne zdanie. Dawała ona rosyjskim służbom specjalnym możliwość infiltracji polskiego kontrwywiadu wojskowego, napisała Gazeta Polska codziennie, czy napisała prawdę? To jest wyjaśniane, ale można sobie taką sytuację wyobrazić, uzmysłowić na przykładzie tego przelotu na Mazury, że kiedy wysoki przedstawiciel rosyjskiej służby zostaje przetransportowany specjalnym lotem ze specjalnego lotniska na drugie specjalne lotnisko, że uzyskuje informacje. I tak samo w trakcie takich spotkań pomiędzy SKW, FSB, to strona rosyjska miała większy uzysk informacyjny niż my. Trudno tak wprost powiedzieć, ale informacje, to może wskażę inną sytuację. Informacje uzyskiwane przez SKW w wyniku tej współpracy były bardzo małej jakości. Były powielaniem danych, które były przekazywane w przeszłości. W jednej z publikacji czytamy, że
Umowa dotyczyła współdziałania stron przeciwko zagrożeniom odnoszącym się do którejkolwiek ze stron. To już padło w tej rozmowie, ale zagrożeniem zgodnie z rosyjską doktryną wojskową dla Rosji jest na przykład zbliżanie się wojsk NATO do granicy rosyjskiej. Czy zgodnie z tą umową zatem Polska była zobowiązana do przekazywania tego rodzaju informacji? Umowa jest dokumentem niejawnym. Panie ministrze, wspomniał pan... Ale bardzo, tak jak wspomniałem, cenię inteligencję, logiczny tok rozumowania u pana redaktora. Panie ministrze, bardzo miło, ale jednak Polacy chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej ale pan, na tej sprawie. Czy przepraszam, kwestii... panie redaktorze, ale pan wywiera presję, abym złamał przepisy prawa. To uchylę się ponownie od tego pytania, odpowiedzi na to pytanie. Panie ministrze, w takim razie w kwestii tej umowy dopytam o jeszcze jedną rzecz. Czy nadzór nad służbami specjalnymi w pańskiej ocenie dotyczy również obowiązków posiadania wiedzy na temat współpracy, o której tutaj mówimy? No przynajmniej przez okres roku służby współpracowały z rosyjskimi służbami nielegalnie, a ktoś przecież polskie służby nadzoruje. Kto je wówczas nadzorował i czy tu jest jakaś odpowiedzialność? W sposób ustawowy jest specjalna funkcja, specjalny urząd, koordynator do spraw służb specjalnych. W tamtym okresie to stanowisko było nieobsadzone, czyli automatycznie pan premier Donald Tusk, ówczesny premier, sprawował bezpośredni nadzór nad służbami specjalnymi, w tym SKW, i w tym momencie też ponosi polityczną odpowiedzialność. Tak jak słusznie pan premier powiedział, że to jest sprawa polityczna, bo ponosi polityczną odpowiedzialność, ale też prawną, konstytucyjną za ten fakt. No to na koniec. Janusz Nosek, były szef służby kontrwywiadu wojskowego, który ma zarzuty w tej sprawie, w jednym z wywiadów mówi tak: jeśli chodzi o umowę, nie była w żaden sposób wymagana zgoda premiera. Była wymagana zgoda premiera na podjęcie współpracy, która jest elementem poprzedzającym podpisanie umowy. Czy pan to rozumie? Rozumiem, że tak jak każda osoba, która staje przed wymiarem sprawiedliwości, ma postawione zarzuty, to pan generał Nosek może wypowiadać się w dowolny sposób, także nielogiczny, w odróżnieniu od pana redaktora, którego cenię logiczny sposób rozumowania. Panie ministrze, to na koniec w takim razie to już ostatnie pytanie dotyczące tej kwestii. Pańskie zawiadomienia do prokuratury, o których mówił pan na antenie Polskiego Radia, dotyczyły również pracy służb po 10 kwietnia i w trakcie przygotowania lotu do Smoleńska. Czego dotyczy to zawiadomienie, jeśli może pan podać? Zawiadomienie jest ściśle tak. Nie jest łatwo rozmawiać o sprawach tajnych. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję Piotr bardzo. Bączek, szef służby kontrwywiadu wojskowego, był pierwszym gościem programu Minęła 20. Zostańcie państwo z nami za chwilę w studio Politycy. Kochamy cię! Na dworcu centralnym w stolicy przywitała go grupa zwolenników SKOD-u. Byli też przeciwnicy, przedstawiciele klubów Gazety Polskiej. Wśród witających Tuska nie zabrakło wielu kontrowersyjnych postaci. Pojawił się Konrad M., lider grupy muzycznej KOD-u, oskarżony o handel kobietami i czerpanie z tego tytułu korzyści majątkowych. Zębopłyniemy jako lawina ulica. Przybył też Mateusz Kijowski, któremu zarzuca się wiele nieprawidłowości w związku z finansowaniem KOD-u, a także Andrzej Hadacz, zarejestrowany jako tajny współpracownik o pseudonimie Matka. Przyjazd Donalda Tuska na pewno wywoływał gorące emocje. O tej biednym dzieciom kota masz tylko, ani babi, ani chłopa nie ma, ani złotówki nie zarobił, ani złotówki nie zarobił, kota ma, a nawet chłopa nie ma. Politycy są z nami w studio. Witam serdecznie Jana Filipa Libickiego, senatora Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, witam panie senatorze, witam Tomasza Rzymkowskiego, posła Kukiz 15. I witam serdecznie w naszym studio Jarosława Krajowskiego, posła Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie. Szanowni panowie, jestem w kropce, muszę powiedzieć. Dzisiaj oczywiście w mediach bardzo dużo informacji dotyczących no, w istocie wesołego happeningu, który rozpoczął się na peronie trzecim, świetnie znanym tym, którzy podróżują kolejami z Gdańska do Warszawy do pracy. Ale sprawa chyba jest poważna. Jak się dowiedzieliśmy przed chwilą z rozmowy z szefem służby kontrwywiadu wojskowego, polska służba mająca łapać szpiegów nielegalnie przez co najmniej półtora roku współpracowała z jedną najbardziej znanych służb specjalnych świata, następcą KGB. Służba nazywa się FSB. I w tej sprawie zeznaje były polski premier.
Czy to oznacza, że mamy jakiś problem jako państwo, Jarosław Krajewski? Myślę, że mieliśmy problem zarządów Platformy Obywatelskiej, ale na pewno sprawa jest poważna, o której rozmawiamy i sprawa na pewno wymaga wyjaśnień. Myślę, że ta dzisiejsza wizyta byłego premiera Donalda Tuska jest sprawą oczywistą i naturalną. Zwróćmy uwagę, że zgodnie z konstytucją każdy obywatel jest równy wobec prawa, a to oznacza, że Donald Tusk miał obowiązek stawiennictwa przed prokuraturą i złożenia stosownych wyjaśnień dotyczących porozumienia między SKW a FSB. Myślę, że co do samego porozumienia już mamy szereg zastrzeżeń i wątpliwości, czy należało w 2010 roku rozpoczynać współpracę z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej odnośnie porozumienia, które miało zbliżyć kontrwywiad wojskowy polski z FSB rosyjskim. Według mnie nie było żadnego merytorycznego uzasadnienia dla takiego porozumienia między FSB a SKW. Znaczy Jan Filip Libicki, panie senatorze, pan znajduje jakieś merytoryczne uzasadnienie? Ja bym powiedział tak, że niewieleśmy się dowiedzieli, bo dowiedzieliśmy się od pana Bączka, który tu przed chwilą występował, że umowa jest tajna i że on nie może panu odpowiedzieć na pytania, co w tej umowie jest. Nie, panie senatorze, ja wejdę tylko w słowo, ale sekundę, bo jednej rzeczy się dowiedzieliśmy. Nie, ja już panu oddaję głos, bo jednej rzeczy się dowiedzieliśmy, że nieprawdą jest to, co mówią między innymi posłowie Platformy Obywatelskiej. Mówi to Marek Biernacki, mówi to poseł Brejza, mówi to Marek Dukaczewski, były szef wojskowych służb informacyjnych szkolonych w Moskwie, mówi, że ta umowa dotyczyła transferu polskich wojsk z Afganistanu. Szef SKW powiedział, znam tą umowę, to jest nieprawda. Ale ja bym chciał zobaczyć tę umowę, bo tu jest słowo przeciwko słowu. To jest jakby pierwsza rzecz. Mam dobrą radę. Sekundeczkę. Druga rzecz jest taka, że ja jestem zdumiony faktem, że szef służby specjalnej bryluje w mediach i bierze udział w audycjach publicystycznych. To jest dla mnie wysoce zastanawiające. Szczerze mówiąc, może nie pierwszy raz, ale drugi raz się z taką sytuacją spotykam. Ja myślę, jeśli mam to podsumować w dwóch zdaniach, bo pewnie mamy mało czasu, sprawa jest dęta politycznie. Ja przypomnę, że tak naprawdę do opinii publicznej ta sprawa przeciekła w momencie, w którym pan prezes Kaczyński poinformował, że w rozmowie z panią Angelą Merkel informował ją o tym, że przeciwko Donaldowi Tuskowi będą sprawy. Przypomnę, że Donald Tusk miał się stawić w prokuraturze krótko po tym, jak się okazało, że jego kandydatura została przegłosowana na Radzie Unii Europejskiej 27-1. Nie będę już mówił o tym, bośmy tu rozmawiali przed programem, czy prokuratura jest niezależna, czy nie. Wszyscy wiedzą, że prokuratorem generalnym w obecnej strukturze jest minister sprawiedliwości. W związku z tym powtarzam, sprawa jest dęta politycznie, tyle i tylko tyle. Bo ja do tego chciałem się odnieść, bo jest jednak ustawa, artykuł 9 ustęp 2 ustawy o służbie kontrwywiadu wojskowego, która jak byk mówi o tym, że służby tego rodzaju mogą podjąć współpracę z właściwymi organami i służbami innych państw, ale może to nastąpić po uzyskaniu zgody prezesa Rady Ministrów, który przed wyrażeniem zgody zasięga opinii ministra obrony narodowej. I z drugiej strony mamy wypowiedzi polityków również Platformy Obywatelskiej i innych osób związanych z tą sprawą, że sprawa jest dęta. No a jednak zarzuty mają postawione szefowie służb, bo współpraca była i nikt tego nie kwestionuje. Chcę przypomnieć, że ta opinia ministra obrony narodowej nie jest dla premiera w żaden sposób wiążąca. Jest tylko opinią. Ale jest napisane, że trzeba jej to, nie zaklinajcie państwo rzeczywistości. Mówić, że ekspertyzy prawne są tylko opiniami, nie. Więc tu jest... Panie senatorze, ale się nie zrozumieliśmy. Mam wrażenie, że się nie rozmówiliśmy, bo zakładam pańską dobrą wolę. Proszę jeszcze raz powtórzyć. Że taka współpraca może zostać zawiązana po uzyskaniu zgody prezesa Rady Ministrów. Ta współpraca została nawiązana przed uzyskaniem tej zgody, co jest bezpośrednim złamaniem prawa. Dobrze czy źle? Tego nie wiemy, ponieważ pan Bączek
nie mówi, co jest w tej umowie, a wiemy tylko to z różnych wypowiedzi ale to moich pan kolegów, bądź też pana Dukaczewskiego. Jeżeli będziemy zdali treść tej umowy, to będziemy wiedzieli, co tam jest. Natomiast powtarzam, cała sprawa jest przecież tylko jedną z serii spraw, którą obecna większość rządowa zamierza nękać Donalda Tuska. Czy pańskim zdaniem, już kończąc i oddając głos panu posłowi Rzymkowskiemu, który się niecierpliwi, polskie służby i polski kontrwywiad wojskowy powinien współpracować z następcą KGB, Federalną Proszę Służbą pana, Bezpieczeństwa? Jeżeli ta sprawa dotyczyła tego wycofywania polskich ale wojsk Afganistanu, to jak najbardziej. Być może były ale jakieś inne powody, ale tego nie wiemy. Panie senatorze, człowiek prawicy, konserwatysta przez całe swoje życie, powtarza słowa Marka Dukaczewskiego, kursanta GRU, sowieckiego soldata. Ale ja nie muszę powtarzać słów pana Dukaczewskiego, bo to samo mówi niezwykle zasłużony minister spraw wewnętrznych w rządzie AWS-u i minister spraw sprawiedliwości w rządzie Platformy Obywatelskiej Marek Biernacki, do którego ja mam pełne zaufanie i myślę, że występujący tu przed jakimś czasem pan premier Gowin też ma duże zaufanie. Tomasz Rzymkowski, jak zatem patrzy? Prawnik jedyny w tym towarzystwie, tak? Na zapisy ustawowej na ten wiedzy, którą posiadamy. Cieszy ta wypowiedź Donalda Tuska, który mówi, że to jest sprawa polityczna. Znaczy, to potwierdza moją tezę, że Donald Tusk powinien stanąć przed Trybunałem Stanu za to, że w okresie od 2008 roku do 2014 nie powołał ministra koordynatora służb specjalnych. I to dzisiejsze jego stawiennictwo w prokuraturze i te kolejne stawiennictwa, które moim zdaniem będą, bo ta cezura czasowa 6 lat na przestrzeni 2008-2014, wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem wszystkich służb specjalnych, Donald Tusk, jako każdy prezes Rady Ministrów od 1989 roku, jest bezpośrednim przełożonym szefów, a minister koordynator, którego nie powołał i był nim sam osobiście, jest on odpowiedzialny za nadzór i koordynację. Donald Tusk świadomie i celowo zaniechał działania. I tutaj ta odpowiedzialność polityczna na Donaldzie Tusku spoczywa. I te wszelkie wizyty w prokuraturze są jak najbardziej uzasadnione. I ta odpowiedzialność polityczna nad nim wisi i mam nadzieję, że w tej kadencji Sejmu zostanie pociągnięty odpowiedzialność polityczna. To w takim razie senator Libicki jeszcze, to bardzo mocne słowa posła, który nie jest przecież posłem koalicji rządzącej. Ja powiem tak, no pan poseł Rzymkowski ma taką opinię, ja swoją opinię przedstawiłem. Ja mam zgodę z Donalda Tuska opinię, że to jest sprawa polityczna. Ale co do tego, że to jest sprawa polityczna, to i Donald Tusk, i pan, i ja się zgadzamy, tylko każdy z nas myślę inaczej tą politykę. To jest sprawa polityczna, rozumie. To Trybunał Stanu powinien rozstrzygnąć? Nie, to jest sprawa polityczna w takim sensie, że Prawo i Sprawiedliwość wykorzystuje ją do walki politycznej z Donaldem Tuskiem. Ale czy Trybunał Stanu, który jest powołany do tego, aby rozwiązywać tego rodzaju sprawy, powinien zatem mieć zastosowanie? W takim sensie jest to sprawa polityczna. Nie mam żadnej wątpliwości co do tego, że jeżeli tylko Prawo i Sprawiedliwość będzie miało taką możliwość, to zrobi wszystko i użyje wszelkich narzędzi, żeby próbować Donalda Tuska zdyskredytować, ale to się nie uda. Jarosław Krajewski, ad vocem i też komentarz do słów posła Rzymkowskiego. Tak, ja odpowiem najpierw panu senatorowi, bo przypomnijmy naszym widzom, że to w ciągu 8 lat rządów PO-PSL doszło do ponad 100 afer. Mieliśmy aferę taśmową, mieliśmy aferę autostradową, mieliśmy aferę Amber Gold. Ale nie mieliśmy szereg afer, Donalda Tuska, które, tej nie wymieniłem jeszcze, panie redaktorze, ale to chciałbym bardzo mocno podkreślić. Jest szereg spraw, które wymagają wyjaśnień i od tego w państwie jest wymiar sprawiedliwości, w tym prokuratura, która powinna wszelkie zawiadomienia traktować poważnie i powinna je weryfikować. Ale pan poseł mówi, że to Trybunał Stanu w ogóle, a nie kwestia Jeżeli chodzi o kwestię porozumienia FSB i SKW, to w tym momencie sprawą zajmuje się prokuratura. Nie ma wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu Donalda Tuska. Jednak ja mogę panu, panie senatorze, też bardzo
bardzo wyraźnie powiedzieć, że według mnie jako posła z Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold były premier Donald Tusk będzie musiał stawić się jako świadek i przedstawić szereg wyjaśnień. Nie wiem, czy będzie to trwało 8 godzin, jak w tym przypadku, czy dłużej, ale jest bardzo dużo pytań, które nasuwają się po kolejnych przesłuchaniach urzędników, którzy wypełniali swoje zadania w czasie 8 lat rządów PO-PSL, wtedy, kiedy doszło do afery Amber Gold. Szanowni panowie, nie mam żadnej wątpliwości, że panowie szykuje się drugi temat. On się wiąże do prokuratury Donaldowi Tuskowi i właśnie dlatego sprawą, o której rozmawiamy, że to jest sprawa polityczna. Za chwilę, panowie, będziemy mogli się jeszcze i będziecie mogli odnieść się do jeszcze jednej istotnej kwestii, którą podniósł z kolei sam Donald Tusk, bo Donald Tusk dziś kilkukrotnie mówił o immunitecie, który chroni go jako urzędnika unijnego. Ekipa minęła 20, poszperała, podzwoniła, znaleźliśmy podstawę prawną, która dotyczy immunitetów urzędników unijnych. I w protokole 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej znajdują się dwa zapisy, które mogą mieć tutaj zastosowanie. Na terytorium każdego państwa członkowskiego, bez względu na przynależność państwową, urzędnicy i inni pracownicy Unii, z zastrzeżeniem postanowień traktatów między Unią a jej urzędnikami, korzystają z immunitetu co do dokonanych przez nich czynności służbowych, a obejmującego również słowa wypowiedziane lub napisane. Korzystają oni z tego immunitetu również po zakończeniu pełnienia funkcji. Ta sprawa, o której mówimy, nie dotyczy czasu, kiedy Donald Tusk pełnił funkcję. Tomasz Rzymkowski ma zatem głos. Czy Donalda Tuska chroni w tej sprawie immunitet, czy nie? Absolutnie nie chroni. Immunitet chroni go tylko i wyłącznie w zakresie sprawowanej funkcji przewodniczącego Rady Unii Europejskiej. Tylko i wyłącznie w tym zakresie. A to, co dzisiaj miało miejsce, dotyczyło Donalda Tuska jako prezesa Rady Ministrów w okresie od 2007 do 2014 roku. I jeszcze dwa słowa a propos tego wniosku o Trybunał Stanu. No, szanowni państwo, ustawy o służbach specjalnych mówią wprost o istnieniu ministra koordynatora służb specjalnych. Ten minister nie został powołany i to jest delikt konstytucyjny. I to jest kwalifikacja do skierowania wniosku do Trybunału Stanu. Senator Libicki, jak patrzy na sprawy związane z immunitetem i z zapisami unijnymi, które mówią jasno, ja że to dotyczy tak. spraw związanych ja z pełnym funkcją. Ja tutaj nie będę prowadził polemiki z panem posłem Rzymkowskim, bo ja nie jestem prawnikiem, więc nie czuję się tutaj pewnie na tym gruncie. Natomiast wydaje mi się jedną rzecz przez analogię. To jest jednak tak, że jeżeli my mamy immunitet parlamentarny, to on nas chroni chociażby przed tym, żeby ktoś nam nie uniemożliwiał pracy, żebyśmy się nie musieli ciągle stawiać przed sądem. I ja mam takie wrażenie, jak słucham tej wypowiedzi Donalda Tuska, że Donald Tusk uważa, że ten immunitet będzie go chronił w momencie, w którym obecna władza uzna, że przez kierowaną przez siebie prokuraturę będzie Donalda Tuska wzywać na przykład co tydzień. No, ale i że Donald Tusk w pewnym momencie uzna, że oprze się o ten immunitet, żeby nie musieć co tydzień traktat w rozdziale 7 mówi również, każda instytucja Unii powinna uchylić immunitet udzielony urzędnikowi, kiedy uzna, że uchylenie takiego immunitetu nie jest sprzeczne z interesami Unii, czyli jeśli uzna, że przesłuchiwanie Donalda Tuska jest sprzeczne z interesami Unii, to w takim razie nie uchyli immunitetu. Czy tak należy to rozumieć? Że przesłuchiwanie Donalda Tuska jest zagrożeniem interesów Unii Europejskiej. Ja myślę, że warto przypomnieć, że tonący brzytwy się chwyta i w tym przypadku Donald Tusk, który wie o tym, co działo się w ciągu 8 lat rządów PO-PSL, mówi tutaj o immunitecie z tego powodu, że chce zasygnalizować, w jaki sposób ewentualnie będzie chciał uniknąć odpowiedzialności za 8 lat rządów PO-PSL. Jeśli chodzi o odpowiedzialność wobec prawa, to warto jeszcze raz przypomnieć artykuł 32 Konstytucji, który mówi jasno, że wszyscy są wobec prawa równi. To dotyczy również Donalda Tuska, obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. Po jednym zdaniu, i właśnie dlatego pojawił się dzisiaj przed prokuraturą. Podobał się panu posłowi? Panie redaktorze, mieliśmy dzisiaj do czynienia z typową szopką polityczną Platformy Obywatelskiej przy
udziale kodu i betonu partyjnego Platformy Obywatelskiej, choć warto to podkreślić, że to tylko część Platformy Obywatelskiej, ponieważ jej przewodniczący Grzegorz Schetyna i osoby z jego otoczenia nie stawiły się na dworcu centralnym. Jan Filip Libicki się nie stawił? No ja się też nie stawiłem na dworcu centralnym, bo akurat miałem wtedy inne zajęcia. No Donald Tusk wybrał pociąg, nie wiem, ja bym wybrał samolot, ale nie jestem Donaldem Tuskiem. Tak kończy ostatni głos humorystyczny, sport to zdrowie. Zachęcajmy wszystkich do spacerów. No, zachęcamy. Wiosna może w końcu przyjdzie. Ja też byłem dzisiaj na peronie trzecim i na tym spacerze. Do zobaczenia, minęła 20.